Witam Państwa w dzisiejszym programie Woda Bydgoska. Podobnie jak w minionym, będziemy odpowiadali na pytania bydgoszczan, którzy jak widać interesują się pracą wodociągów i oglądają nasz program Woda Bydgoska. A o co zapytali tym razem bydgoszczanie? No przede wszystkim o pola irygacyjne. Co kryje się pod tym terminem i czy Bydgoszcz jeszcze z nich korzysta? To pytanie do gościa dzisiejszego programu, Stanisława Drzewieckiego, prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Witam Panie Prezesie. Dzień dobry, witam. Jaka będzie w takim razie odpowiedź? Pola irygacyjne to jest nazwa metody oczyszczania ścieków, metody mechaniczno-biologicznej stosowanej w Bydgoszczy przez kilkadziesiąt lat. Była to pierwsza oczyszczania ścieków, która tą metodą pracowała, uruchomiona w 1907 roku. A jak te pola działały? Jak odbywało się z ich udziałem oczyszczanie ścieków? Bo przecież temu służyły. Tak, oczyszczalnia miała wydajność 24 tysiące metrów sześciennych ścieków na dobę. Oczyszczanie pierwsze odbywało się na początku w przepompowni ścieków przy ulicy Jagiellońskiej. Było to cedzenie na kratach i na sitach. Bardzo nowoczesne, mechaniczne sita bębnowe, obrotowe oczyszczały ścieki z tych zanieczyszczeń, które mogły zablokować bardzo długi rurociąg tłoczny, bo aż z przepompowni przy Jagiellońskiej na oczyszczalnię na dzielnicy Czerskopolskie, Kapuściska, prawie 9 kilometrów. To było pierwsze oczyszczanie. Drugie już na terenie oczyszczalni ścieków. Oczyszczanie ścieków to był układ wielu stawów irygacyjnych. Pierwsze to były stawy sedymentacyjne, gdzie ze ścieków wytrącała się zawiesina, która pod wpływem siły grawitacji po prostu sedymentowała na dnie osadnika. Później już sklarowane ścieki przepływały systemem koryt, kanałów, rowów na pozostałe kwatery i poprzez wsiąkanie w grunt ulegały procesom oczyszczania. A co teraz znajduje się na terenie tych dawnych pól irygacyjnych? Zostały pozostawione same sobie, czy może też zostały w jakiś sposób zagospodarowane? Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków Fordoń i Kapuściska oczyszczalnia ścieków została w styczniu 2003 roku wyłączona z eksploatacji. Naturalnym, finalnym, ostatecznym etapem funkcjonowania oczyszczalni ścieków była rekultywacja terenu. To wynikało z przepisów prawa. Za kwotę 6,7 miliona złotych przeprowadziliśmy proces rekultywacji tego terenu. W skrócie, na czym proces ten polegał? Przede wszystkim usunęliśmy wszystkie elementy betonowe, żelbetowe, komory, koryta. Rozplantowaliśmy groble. Dalej wieźliśmy osady, bardzo niebezpieczne, zgromadzone tam przez kilkadziesiąt lat, bo było to jednocześnie miejsce wylewania wszelkich płynnych odpadów z terenu całego miasta Bydgoszczy. 25 tysięcy metrów sześciennych osadów zostało wywiezione i zutylizowane w bezpieczny dla środowiska sposób. Dalej do oczyszczania gleby gruntowej wykorzystaliśmy bardzo nietypową metodę fitoremediacji. Polega to na wykorzystaniu specyficznych gatunków roślin, które akumulują w swojej biomasie zanieczyszczenia, których chcemy się pozbyć z gleby, z gruntu. W rezultacie tego procesu rekultywacji przywróciliśmy pierwotny stan gleby, gruntu i wód gruntowych do kategorii C. Mamy na to decyzję pana wojewody, który potwierdza parametry gruntów klasy C. Te grunty nadają się do zabudowy pod inwestycje. Takie też plany zagospodarowania przestrzennego przygotowaliśmy i te tereny są już w dużej części zabudowane, kolejne inwestycje są przygotowywane. Przywróciliśmy niejako ten zniszczony, zdegradowany teren miastu. Pola irygacyjne nie mają nic wspólnego ze stawami infiltracyjnymi, bo wydaje się, że bydgoszczanie w potocznej rozmowie tak właśnie często nazywają stawy infiltracyjne, które powstały na Czyszkówku. Stawy infiltracyjne, panie prezesie, od kiedy istnieją, jak wyglądają, no i z czego się składają? Stawy infiltracyjne, czy metoda sztucznej infiltracji została zastosowana na Czyszkówku świadomie po wielu latach badań, w skali pilotowej, jako technologia jedyna, która gwarantowała uzyskanie wody z ujęcia z rzeki Brdy o jakości wody do picia. Metoda sztucznej infiltracji z wykorzystaniem stawów infiltracyjnych właśnie służy zabezpieczeniu, zagwarantowaniu tej wysokiej jakości wody. To jeszcze powiedzmy, panie prezesie, jak w stawach infiltracyjnych odbywa się uzdatnianie tej wody? Teren ujęcia infiltracyjnego to jest łącznie 145 hektarów. To jest to teren ścisłej ochrony bezpośredniej, ochrony sanitarnej. Stawy to jest 16 jest rowów infiltracyjnych. Łącznie powierzchnia zalewana to jest 20 hektarów. Wydajność tego układu
to jest 75 tysięcy metrów sześciennych na dobę. My na ujęciu infiltracyjnym, w stawach infiltracyjnych wykorzystujemy naturalne, przebiegające bardzo wolno procesy samooczyszczania do intensyfikacji procesów uzdatniania wody. Stworzyliśmy takie warunki techniczne, że te bardzo wolno przebiegające procesy naturalne na ujęciu infiltracyjnym przebiegają bardzo szybko. To jest układ złożonych procesów. Przede wszystkim są to procesy biologiczne, bardzo ważne do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody. One przebiegają w toni wodnej i w warstwie biologicznej osadu na dnie stawów, ale też i na głębokości do 3-5 metrów w warunkach tlenowych wewnątrz w gruncie. To bardzo ważny, złożony łańcuch procesów biologicznych. Dalej już na poziomym odcinku przepływu wody, nawet do 100 metrów, przebiegają procesy fizykochemiczne, które pozwalają na odfiltrowanie wody zanieczyszczeń, ale przede wszystkim pozwalają na wzbogacenie wody w sole mineralne, których woda powierzchniowa, woda miękka ma za mało. W ten sposób jakby uzupełniamy mineralogię wody, powodując, że woda szyszkówka nabiera cech właściwych dla wody podziemnej. Bardzo ważny proces, który musimy i przeprowadzamy tam, jest to regulacja temperatury. Bo woda w rzece mamy latem 20-25 stopni, zimą prawie zero, prawie zamarza. Bo taka woda, ona nie smakuje. Jest albo za zimna, albo za ciepła. Proszę sobie wyobrazić, że wykorzystując naturalną termikę ziemi, chłodzimy wodę z rzeki latem, ogrzewamy zimą, uzyskując przeciętnie między 8 a 14, 15 stopni, czyli to jest ten przedział dobrej smakowo wody. Dalej bardzo ważny przedostatni proces, ozonowanie, czyli użycie bardzo silnego utleniacza trójcząsteczkowego tlenu do redukcji wszelkich zanieczyszczeń czy związków organicznych, jakie mogą być w wodzie nienaturalne. I to jest bardzo ważny proces i finalny proces klarowania, filtracji przez złoże z węgla aktywowanego, które pozwala odseparować z wody wszelkie możliwe mikrozanieczyszczenia czy związki organiczne, aby woda była wolna od tych związków, co w efekcie pozwala nam dezynfekować wodę preparatami chlorowymi w bardzo minimalnej, niewyczuwalnej dawce, ale bardzo ważna. Jest to dawka, bardzo ważny proces, bo pozwala nam utrzymywać warunki sanitarne w wodzie na wymaganym poziomie. Woda jest po prostu pewna pod względem bakteriologicznym. To jeszcze zapytam, dlaczego te stawy powstały właśnie na Czyszkówku? To jest bardzo skomplikowane i złożone warunki należało spełnić, aby takie ujęcie można było wybudować. Przede wszystkim teren płaski około 100 hektarów. Teren blisko ujęcia istniejącego stacji uzdatniania wody. Dalej teren, który ma w mniejszości swojej co najmniej 20-30 metrów piasków. Teren, kolejny warunek, który nigdy nie był skażony jakąkolwiek działalnością człowieka, żeby był pierwotnie czysty, naturalny. Dalej poziom wody gruntowej na poziomie 3 do 5 metrów poniżej terenu. Proszę sobie wyobrazić, że taki wręcz idealny teren znaleźliśmy w sąsiedztwie istniejącej stacji uzdatniania na Czyszkówku po drugiej stronie ulicy Koronowskiej. Stąd ten projekt właśnie w tym miejscu został zrealizowany. A skoro mówimy o projekcie stawy infiltracyjne, czy gdzieś w Polsce jeszcze taki system zabezpieczający miasto w wodę istnieje, czy tylko w Bydgoszczy? Podobnych ujęć infiltracyjnych, tak je nazwijmy, jest w Polsce 5. To są najczęściej ujęcia bardzo stare, to czasami XIX wiek już, to jest Wrocław, w szczególności Poznań. Później już ujęć tego typu nie budowano. Natomiast nasze ujęcie jest tym nowoczesnym ujęciem pierwszym, które jakby uwzględnia doświadczenia podobnych ujęć nie tylko z Europy, ale i ze świata. My przed finalizacją tego projektu, szukając najlepszego rozwiązania, zrobiliśmy kwerendę po wszystkich możliwych ujęciach, po wszystkich możliwych wodociągach w Europie, żeby zebrać doświadczenia, w jaki sposób takie ujęcia projektować, eksploatować, na co zwrócić uwagę. W szczególności bardzo nam tutaj pomogły wodociągi berlińskie. Panie prezesie, spuentujmy naszą rozmowę może w ten sposób. Patrząc na stawy infiltracyjne z perspektywy funkcji, jaką pełnią, czyli zapewnienie ilości wody, jej jakości, retencjonowanie wody, można powiedzieć, że bydgoskie wodociągi już 20 lat temu przewidziały zmiany klimatyczne? Tak, oczywiście, bo my bilansowaliśmy ilość wody, jaką należy doprowadzić, z ilością wody, jaka nam odparuje, z ilością wody, jaka nam odpłynie na straty w kierunkach innych niż pożądany. Tak? Musieliśmy uwzględnić również zmienność opadów, musieliśmy uwzględnić również zmienność w konsekwencji również poziomu wody w rzece Brdzie, ale też uwzględnialiśmy zmienność jakości wody w rzece Brdzie. My zwiększamy zasoby wodne, których w Polsce mamy bardzo mało. I w tym momencie twierdzenie jest absolutnie prawdziwe, że tak.
My 20 lat temu, planując ujęcie wody na Czyszków, uwzględniliśmy również przewidywane w tamtym czasie zmiany klimatyczne. I te zmiany prognozowane uwzględniliśmy w naszych projektach. Mam nadzieję, że i w tym programie wyczerpująco odpowiedzieliśmy na bydgoszczan pytania. Czekamy na kolejne pytania od Państwa. Panie Prezesie, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i do zobaczenia za 2 tygodnie w czwartek.